Witamy Was w recenzji Adidas Boerze i Adidas Fracas. Pokrótce zaprezentujemy Wam specyfikację tego modelu oraz nasze odczucia odnośnie jego użytkowania. Zapraszamy do oglądania. Na samym wstępie chciałbym zaznaczyć, że nie posiadamy podrób, tylko oficjalne piłki meczowe. Pierwsza z nich to Adidas Boerze Euro 2016. W trakcie Mistrzostw Europy była ona używana podczas fazy grupowej. Jej kolorystyka nawiązuje do barw narodowych Francji. Na futbolówce znajdują się cyfry układające się w napis 2016. Wszystko uzupełniają srebrne detale. Drugą z nich jest Adidas Fracas 2016. Była ona używana w fazie pucharowej mistrzostw. Wygląd Fracasa kontrastuje z bardziej wyważonym stylem Boerze. Posiada kolor biało-czerwono-czarny. Wraża ona emocje towarzyszące atmosferze fazy pucharowej oraz emocje trybun. Pracując na Fracas, chcieliśmy być odważni w projektowaniu, mówi projektant. Praca nad powstaniem Boerze trwała aż 18 miesięcy. Rzecz jasna, piłki różnią się tylko wzorem. Przejdźmy do parametrów i budowy. Piłki składają się z 6 termicznie łączonych ze sobą paneli o kształcie krzyży. Bezszwowa powłoka daje lepsze wyczucie pod stopą i sprawia, że piłka nie pochłania wody z mokrego boiska. Składa się w większości z imitowanej skóry oraz poliesteru. PHS wykonany jest w 100% z naturalnej gumy. Piłka posiada atest FIFA Quality Pro. Co jest dowodem na to, że pozytywnie przeszła testy pod względem wagi, okrągłości, odbicia, wchłaniania wody, spadku ciśnienia oraz utrzymywania kształtu. Jej masa to 437 g, a obwód 69 cm. Dla ciekawostki, piłka pękła podczas meczu fazy grupowej Szwajcaria-Francja 19 czerwca 2016 roku. Jakość oraz przyjemność płynąca z gry w porównaniu z repliką są nieporównywalne. Boerze jest zdecydowanie szybsza oraz wydaje się być bardzo lekka, a podczas lotu jest bardzo stabilna. Bardzo dobrze kontroluje się podczas driblingu. Więcej o porównaniu między repliką a oryginałem powiem w specjalnie poświęconym temu filmie. To byłoby na tyle. Nie zapomnijcie o pozostawieniu łapki w górę oraz subskrypcji. To bardzo motywuje. Dziękujemy Wam za niesamowitą aktywność pod ostatnim filmem. 100 wyświetleń oraz 21 łapek w 3 dni przeszło nasze oczekiwania. Do zobaczenia. We'll be right back.